Ostatecznie 12 dzień października, Tyrone Spong także się nie odmawia. To jestem i oto wychodzę do ringu. Spong, wspominałeś, porażka z Sethem Michelem bardzo sporadycznie pojawiły głowy Amerykanina. To ma być... No i ten zmysł do boksu nie... obrony plasu. Wracając jeszcze do tych wszystkich... Troszeczkę kilogramów. Na rożni... pojedynku w Ergo Arenie, kiedy to odebrał... Czas Witherspoon. Rozpoczął od czas Witherspoon. Początki swoje z boksem. Ze szkół koszykarskich. Natomiast widzimy, jak pięknie pracuje na nogach. A więc też będzie energetyczny, duży, biorąc pod uwagę... Lewy prosty. Oleksandra Usyka, kolejny ląduje na szczęce Chasa Witherspoona, lewy sierpo i kolejny lewy. Bardzo pozytywnie czuć zdecydowanie ale ładna kombinacja i zamknięty Chas Witherspoon. Potem nie było ponowienia, a więc on wie, że ten moment przyjdzie, w którym jest czwarta i na razie Witherspoon trzyma się przedzony. No, poszukał teraz Chas Witherspoon ze skróceniem dystansu. Jeżeli chodzi o pracę nóg. Dobry na 12 rund ciężkiego pojedynku wagi ciężkiej. Pięknie. Rywalowi zadania celnego ciosu, bo ma... Ładna kombinacja, lewy na... No Witherspoon w zasadzie w ogóle ciosów nie zadaje. To jest Rusyk z całym szacunkiem, ale jednak walczył z workiem treningowym. No, końcówka rundy wykon. Robi miejsce po to, by ponownie zacząć budowę. A coraz częściej znowu zamknięty w narożniku. Czas Witherspoon trafiony dwoma, trzema mocnymi uderzeniami. Mocny lewy sierpowy, kolejny lewy sierpowy. I kontynuować no tę demolkę, rozbiórkę, bo tak już to wygląda w siódmej rundzie. Tego pojedynku. Tak jest i w takim